Jesteśmy w Raciborzu, gdzie swoją siedzibę ma firma TBI Technology. Ponad 15 lat doświadczenia pozwoliło firmie zbudować mocną pozycję na rynku polskim, ale nie tylko. Firma sprzedaje obrabiarki również do Niemiec czy Czech. Branża CNC to branża niesamowitej precyzji. Podobna precyzja jest potrzebna przy prowadzeniu biznesu. Barbara Jacińska, wiceprezes firmy, opowie nam o procesie cyfryzacji przy użyciu Komarch ERP-XL oraz do czego właściwie można używać obrabiarek CNC. Patrząc przez pryzmat tego, co się wykonuje na obrabiarkach, to tak naprawdę świat obrabiarką stoi. Począwszy od samochodów, przez samoloty, do takich dóbr użytku codziennego, tak? Czyli złączki w naszych kranach, butelki po szamponie, jest wszystko wykonywane tak naprawdę pośrednio albo bezpośrednio na obrabiarkach CNC. Bez tych maszyn w tej chwili świat by nie istniał. Wdrożyliśmy Komarch XL w 2008 roku, czyli już dość sporo pracujemy w systemie. I tak naprawdę naszą ideą było praca w jednym zintegrowanym środowisku. Mamy wiele złożonych procesów, od handlu, przez serwis, przez produkcję maszyn. Mamy dywizję narzędzi, to jest sprzedaż transakcyjna, gdzie są bardzo ważne stany magazynowe. I dotychczas pracując w kilku środowiskach, mieliśmy problem z przepływem informacji. Uciekały nam pewne tematy, albo na przykład postać techniczna maszyny była nie do zrealizowania, tak? Bo nie mieliśmy procesu nadzoru nad procesem ofertacji, także... Czyli tak przekładając to jeszcze na taki bardziej konkretny język, mieliście pewien problem z handlowcami, związany z tym, że no, czasami oferowali rzeczy, które powiedzmy technicznie były niemożliwe i musieliście ich ograniczyć. Tak, nie mogliśmy ich wyprodukować, albo to nie był standard, który mieliśmy na magazynie, tak? Czyli albo opcje, które się wykluczały, czyli technicznie po prostu nie dało się zamontować dwóch elementów tożsamych. Także ERP to jest to, co nam uporządkowało procesy w firmie bardzo mocno. O konfiguratorze oferty opowie Danuta Posmyk, odpowiedzialna za marketing w TBI Technology. To właśnie to rozwiązanie poprawiło procesy sprzedażowe w firmie. Proces tworzenia nowej oferty jest tak naprawdę bardzo prosty. Wybieramy nową ofertę, jaki model nas interesuje. Wybieramy klienta, który na ogół już jest w naszej bazie. Ważność oferty z automatu jest ustawiona na 14 dni i mamy gotową ofertę. Wcześniej przed uruchomieniem konfiguratora w 50% ofert zdarzały się jakieś błędy, nieścisłości, że na jednej stronie była taka informacja, na innej zupełnie inna. Po wdrożeniu konfiguratora ten problem pojawia się w 1% ofert. Aplikacja mobilnego serwisu, która była trudno przyjmowana przez naszych serwisantów, pewne przyzwyczajenia, kwestie tego, że jeszcze na tamten czas była dużo gorsza sieć, więc czasami nie było internetu. Tak naprawdę i rozwój tego produktu, rozwój infrastruktury w międzyczasie spowodował, że w tej chwili oni sobie nie wyobrażają innej pracy niż na mobilnym tablecie, gdzie mogą sobie sprawdzić, co było robione, jakie zgłaszał klient informacje przez stronę internetową. Chciałbym zapytać o to miejsce, w którym się znajdujemy, bo to jest serwis, to jest to miejsce, gdzie maszyny są naprawiane, tak? Dobrze rozumiem? To jest miejsce wiedzy technicznej, można powiedzieć, bardzo tajemnej dla handlowców i pozostałej części firmy, czyli tu się dzieje technika. Tutaj obsługujemy zgłoszenia serwisowe, czyli naprawiamy maszyny, stąd idą dyspozycje do uruchomienia maszyny, do relokacji, czyli wszystko, co związane jest z maszynami. Wpierw nam wszedł mobilny serwis, a później zdalny. Kiedy nie mieliśmy tych dwóch elementów, to ciągle jeździliśmy. Byliśmy trochę ślepi, klient różne rzeczy przekazywał, nie potrafiliśmy tak dokładnie zdefiniować problemu, który nas nurtuje i często było tak, że wyjazdy były jałowe. Jeżeli mówimy o konkurencji, to oni wiedzą, co to znaczy. Czyli jedziemy i nagle się okazuje, nie mam jakiejś części, którą mogłem mieć i zamknąłem serwis, więc muszę wrócić po tą część, wrócić i zamontować, tak?
Serwis zdalny realizowany jest stąd. Polega on na tym, że w pierwszej kolejności automaty, który obsługuje ten serwis zdalny, łączy się z operatorem maszyny. Za jego zgodą łączy się z obrabiarką. W tym momencie ma dostęp do maszyny i jest w stanie w sposób zdalny zdiagnozować, co się dzieje. Można powiedzieć, w 90% przypadków nie ma konieczności wyjazdów. To bardzo poprawiło komfort naszej pracy, ale też diagnozy, które stawia ten nasz automatyk, pozwalają nam na takie bardzo, bardzo precyzyjne zaplanowanie serwisu na przyszłość. Więc serwisant, który będzie uczestniczył już w mobilnym serwisie, ma ze sobą zestaw komponentów, które są konieczne do naprawy. Nie wozi ze sobą całego magazynu, tylko pobiera z magazynu odpowiednie komponenty. Uważam, że to, co zrobiliśmy, to było olbrzymim sukcesem. W bardzo krótkim czasie przeszliśmy o 3 poziomy więcej, poziom, nie wiem, zarządzania systemu, ale najważniejsze to było to, że na etap analizy wdrożeniowej składali się sami pracownicy, tak? Czyli tam były ich potrzeby, tam były ich pomysły, tam były ich przemyślenia. Wiadomo, że z mojej głowy nie wyjdzie po prostu dobre, idealne rozwiązanie, no bo ja nie pracuję na danym stanowisku. Także ci, którzy wtedy z nami pracowali nad wdrażaniem systemu, mieli wpływ na to, jak on będzie wyglądał. Więc jak ludzie się utożsamiają ze zmianą, no to wtedy łatwiej to idzie. Jeżeli też chcesz scyfryzować swoją firmę, to wejdź na stronę i zapytaj o ofertę Komarch ERP.